Wiślano trasa rowerowa na terenie naszej gminy Czechowickiej. Właśnie tutaj w tym miejscu się zaczyna, na granicy z Landekiem. I pojadymy sprawdzić, jak tam oznakowanie, jak to wszystko się ma. Tak więc zapraszam na film. Generalnie rzecz biorąc, to ja już tę trasę objechałem, ale nie zacząłem od samego początku, więc dziś teraz dogrywam właśnie ten odcinek. Tutaj warto też dodać, że po lewej stronie, tak w głąb lasu, znajduje się rezerwat ścisły torfowiskowy Rotus. Rezerwat, gdzie jest między innymi mięsożerną roślinę zwaną rosiczką. Jak ktoś pamięta, to ja tu po tych okolicach chodził na skiturach w zimie. Tak więc jest to nieprawdą, że tutaj nie jeżdżą rowerzyści. Jeżdżą. Teraz tak, no WTR skręco w lewo. Jedziemy tam. Tutaj jest bardzo dobrze oznakowane. Bardzo ładne tereny leśne. Naprawdę klimat jest i najfajniejsze jest to, że to jest jakieś 2 km od mojego domu. Także zaczyna się naprawdę fantastycznie. Dobrze jest, roba go poprawił. Jest widoczny, jest. Jak mu się coś stanie, roba tu go będzie pilnował. Nie mam tutaj daleko do chałupy, więc jest ok. Jadymy dalej. Więc taki jeden z dwóch mankamentów jest, ale ten się udało zrobić. No i tutaj trasa skręca w prawo. Tak. Trasa prowadzi tam. Słuchajcie, jadę wiślaną trasą rowerową za brzegu. Dzisiaj zrobimy taki, można powiedzieć, mały audyt tej wiślanej trasy rowerowej na terenie naszej gminy. No i oczywiście no tutaj ta wiślana trasa rowerowa jest totalnie zdewastowana w wyniku tej przebudowy linii kolejowej, czyli po śląsku Bany. Tutaj były znaki w tym miejscu o znakach ani mrumru. Nic nie słychać, obiecany jest, że wrócą, ale czy wrócą, to jest wielko nie wiadomo. W każdym razie w miarę możliwości będziemy o to walczyć. Druga sprawa jest też taka, jak widzicie, że ta droga jest totalnie zdemolowana.
i tutaj mamy już niestety trochę większy problem. Już jest stacja kolejowa w Zabrzegu. Ja tu po prawej stronie i po lewej były znaki. Znaków oczywiście już nie ma. Była to głośna sprawa. Podnieśli my larmo. Rok minął, nic się nie dzieje. No to jadymy dalej ten WTR. Tutaj bym pokorzę dość długi materiał z tego miejsca, bo WTR-K prowadzi dalej. Tutaj po prawej stronie jest znak. Całkowice Zdrój Zapora, 3 km Oświęcim prosto. Tam są też znaki Greenwaya. Widać też stare znaki WTR. Teraz, jak widzicie, znaki WTR są skierowane w lewo, czyli tu. Tu był kiedyś taki przejazd pod torami, niestety został zlikwidowany. I teraz wam pokażę, jak to można objechać. Jak to można objechać, bo oczywiście tutaj się nie da przejechać, tu był taki tunel, ale już to jest zlikwidowane. Tak, tutaj mamy znak powrotny na Wisła. 57 km. Słuchajcie, znak, który był bardzo mocno pokiereszowany. Zresztą widać, tu były dwie te nogi. Tylko tyle z niego zostało. Dobrze, że go w ogóle nie zlikwidowali. A więc wracamy tutaj. O, widać, że tu jest dwójka rowerzystów. Teraz na WTR i przez te torowiska. Lata wrócił, ale szczęście nie. To jest taka alternatywa. Nie wiem, czy to będzie cały czas, ale
teraz to jakoś funkcjonuje. Generalnie ze zbiorem WTR właśnie prowadzi tam kajki rowerzyści jadą. A ja wam pokażę jeszcze, jak się wyjeżdżało z tej WTR-ki. Tak, tutaj pierwotnie właśnie przebiegała WTR. To jest to przejście, co ja wam godał wcześniej. Tutaj się wychodziło. I tutaj... No już mamy znaki. Oj, trzeba będzie powiedzieć cyklistom z Bielska, żeby znaki te u góry tutaj odnowili. Bo to jest, one tutaj nam pokazywały odnogę właśnie WTR w stronę Bielska Białej, Dolina Wapienicy. Nie? I tutaj wyblakły one całkowicie, natomiast jest tu też Greenway i WTR, wszystko prowadzi tam. Więc tak jakby się wracał, nie? Terka szła. Tutaj też są znaki Greenwaya. Kraków, Morawy, Wiedeń. Też taka nieciekawa ta droga. Tak, jeśli jest ten przejazd, właśnie tu się wyjeżdża z niego. Jedzie się tam prosto, jak te rowerzystki. I tu jest właśnie WTR-ka. Niestety droga też do zbyt fajnych nie należy. Tak, to już są tereny zaś na dół lecie. Tutaj wjeżdżamy do lasu. No niestety druga też nie najlepsza. Dobra, ten WTR w Zabrzegu to jest porażka. Szczęście za chwilę będzie lepsze. Kawałek. No. Lepszą drogą też się trochę pomylił. Teraz dojeżdżamy do takiego skrzyżowania, ale tutaj jademy prosto.
niestety tam nie robimy. Trasa prowadzi tu. Tam ma jeziora Gotałkowskiego. Jak widzicie, mnóstwo ludzi. WTR-ka prowadzi tutaj. Niestety droga też pozostawia wiele do życzenia. Przejechanie tutaj po deszczu graniczy niemalże z cudem. Jest to już wjazd tutaj pseudodrogi na główną drogę tuż u wejścia na Tamę. Godą, niezrozumiałe jest do mnie wytycznie tego WTR-u tutaj. Jadę mnie w prawo. Tam ma jest miejsce bardzo popularne. Warto wspomnieć, że w tej restauracji zabito Henryka Flamę. Ktoś nie wie, kto to był Henryk Flamę, no to niech se poczyta o takim gościu, czyli o żołnierzach wyklętych. Walczyli o Polskę demokratyczną tuż po wojnie. Tak, no to już jest WTR na Wałach Wiślanych w Zabrzegu. No tutaj ta droga jest nawet dość tak o sobie. W każdym razie jest wysyte jakimś takim żółtym kamieniem. No i nie ma najgorzej, nie? No i przede wszystkim po lewej mamy Wisła. A to co tak świrgoli, to niestety moja keta. Zapomniałem nasmarować. Błąd. Jak widzicie, zapomniałem też rękawic. Kurde, ten COVID mi trochę umysł ograniczył. To się tu jasno sprawił. No,
WTR idzie prosto tym wałem aż do miejsca, tutaj do Wisły wlewo się Piłownica. Oznakowanie tutaj jest bardzo dobre. Oczywiście no, z wyjątkiem tego odcinka w okolicach tego dworca kolejowego w Zabrzegu, gdzie po prostu jest tak pokiełbaszone wszystko, że nie sposób się tam nie stracić, jak ktoś nie zna drogi. Ale po kozołach jak to objechać na dzień dzisiejszy, a jest maj 2021, 9 maja, ja. Także mam nadzieję, że się nikt tam już nie będzie tracił, jak obejrzy ten film. Oczywiście tam będą pewnie jakieś zmiany, będziemy o tych zmianach informować. A tymczasem wracamy na trasę. Fajna trasa, tutaj trochę się kurzy. Auta nie jeżdżą za bardzo. Po lewej stronie Wisła, która stanowi obecnie granice gminy Czechowice-Dziedzice z gminą Goczałkowice-Zdrój, a także granice powiatu bielskiego z Pszczyńskim, a do 1918 roku stanowiła granice Prus i Austrii. O tej granicy już wiele razy na tych filmach moich było godane, były poszukiwane słupki, znalazłem ich naprawdę mnóstwo. Miała być kontynuacja w tym sezonie, niestety sytuacja z COVID-em to wszystko storpedowała. A tu, dojeżdża, oznakowanie jest w dobrym stanie. Dojeżdża, oznakowanie jest w dobrym stanie. Ale na godce chyba tutaj się skończyło, kurde. Pierun to tu wywalił, że oparł drzewo. Co my z tym zrobimy tu? Tu mamy takie oto miejsce. Tutaj WTR odbija od Wisły za niedługo. Nie, to nie jest to miejsce. Ale wał skręca w prawo, czyli odbija od Wisły. Teraz mamy fajny widok. W ogóle jest fajna pogoda, jest fajny widok na Beskidy.
tej WTR skręcą w lewo. Tutaj mamy wiadukt i za wiaduktem w prawo. Brawo. W Czechowicach. Ostro w lewo. I zaś w prawo. I zaś w lewo. No, tak słabo widoczny. Na Czechowicach przejeżdżamy przez drugą rowerową linię. I oczywiście jedyny trochę. W prawo bym pojechali w stronę stacji kolejowej. Warto też wspomnieć, że tu zginął rowerzysta. Jest biały rower. Dla upamiętnienia jego. Jedynie. Tak też warto wspomnieć, że są drogi jednokierunkowe i w tym miejscu jest rozwidlenie tej WTR-ki. Jadymy prosto, ale jakby ktoś wracał, to będzie wyjeżdżać z lewej strony. Na tym skrzyżowaniu też tutaj prosto.
jakby ktoś wracał, pojedzie w prawo i tam to kawałeczek objedzie. Nie będę tego pokazywał na sensu. To jest po prostu inna droga, równoległa do tego. Do torów kopalnianych. To jest drugi przez przejazd. Tak, tam indziej by tutaj nic nie przejechało. Teraz mamy tam skrzyżowanie i jadę w lewo. Tak, no to można powiedzieć, że są my tutaj już na ostatniej prostej. Tutaj WTR opuszcza gminę Czechowice-Dziedzice, to jest most nad rzeką Białą. Wjeżdża do Kaniowa, tam już dali pokazywać tego WTR-u nie wyda. On prowadzi na Oświęcim i potem na Kraków. Wałami Wisły. Także no pokazałem wam, jak przebiegł ten WTR przez gminę Czechowice-Dziedzice. Jak to mogę ocenić? No, w Zabrzegu fatalnie, w Czechowicach lepiej. I oznakowanie w Czechowicach jest lepsze. W Zabrzegu no niestety ze względu na te roboty no jest tam problem. Ale ogólnie rzecz biorąc też dużo jakość tych dróg tam jest po prostu masakra, masakra. A ja już jestem w Kaniowie. Dziękuję za oglądanie.